Cześć, witam was moi drodzy gorąco i serdecznie, ja jestem Yuken, a w dzisiejszym poradniku powiem ci, jak dodać polską walutę do swojego sklepu, jak to zrobić, aby w kasie, kiedy wydajesz resztę swoim klientom, mieć prawdziwe polskie pieniądze. Także zapraszam cię drogi widzu do oglądania, ja tutaj już wchodzę i pokazuję ci, jak to wygląda, żebyś wiedział lub wiedziała, droga widzko, o co chodzi. Specjalnie dla was, widzowie, zostawiłem tutaj, jak widzicie, panią przy kasie. Nie wydałem jej reszty, zostawiłem otwartą kasę i poszedłem się z wami przywitać, bo widz oczywiście i widzka ważniejsi niż jakaś tam pani, co kupuje. Tam kupiła niewiele za 24 zł. Jak widzicie, zobaczcie, tu mam... A na terminalu jest waluta polska, nie mówię już o prawym górnym rogu, jak i o również kasie. I zobaczcie, w kasie jest to coś takiego. Oczywiście, moi drodzy, ja to stworzyłem sam, ponieważ chciałem coś zmienić. I jak widzicie, wszędzie macie napisane albo grosze, albo złotówki. Już wam mówię, moi drodzy, jak to wygląda. Zresztą mogę wam pokazać. Ta pani jeszcze chwilę poczeka. Myślę, że droga pani się nam pani nie obrazi, aż nam się pani tutaj... sklonowała ze złości. Pani, słuchajcie, wyszła z siebie i stanęła obok, bo ja już ją tutaj chyba z 5 minut trzymam, żeby wam pokazać, jak ta waluta wygląda. I zobaczcie, na waszych oczach właśnie ta kobieta biedna wyszła z siebie i stanęła obok, rozdwoiła się ze złości, aż się czerwona na twarzy zrobiła, no ale trudno. Moi drodzy, wygląda to tak, no 50 zł to jest nic tutaj. Oj, muszę wejść do kasy, dobra, zobaczcie, 50 zł to nie jest nic jakieś tutaj dziwnego, tak? 20 zł czy 10 zł, no bo to już było na Nexus Moda dodane, sam z tego korzystałem. Ja natomiast zmieniłem, że 5 zł to jest wyglądające jak 5 zł, tylko no niestety, moi drodzy, w kasie to wygląda tak, a jeżeli wrzucicie, wygląda ta piątka w ten sposób. To znaczy, mówiąc wprost, piątka jest banknotą, monetą, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać, albo monetą, banknotą. Nazwijcie to sobie jak chcecie, żebyście nie mówili, że to jest jakiś błąd, to od razu wolę na samym początku wam powiedzieć, jak tą piątkę zrobiłem. Mi bardziej tak to pasuje, bo jednak jest to 5 zł i wygląda to jak moneta, a to, że tam... No to już każdy sobie sam oceni, także zanim ściągniesz, to sam oceń, czy chcesz taką piątkę mieć. Decydując się na ściągnięcie, tak będzie ta piątka wyglądała, tego na razie zmienić się niestety, moi drodzy, nie da, żeby to była stricte... moneta, ja na to wpływu nie mam, bo pamiętajcie, że też liczba tych przegródek w kasie jest fabrycznie przez sam Supermarket Simulator w jakiś tam sposób ograniczona. No ale zobaczcie, dwójki już mamy jako monetę, zobaczcie, ładne złote dwójeczki. No, u nas wszystko złote w sklepie, złote lodówki to i złote dwójki. No ale wiadomo, dwójki są z natury złote. Jest i złociszczak jeden, proszę bardzo, można aż piramidkę z tego mieszaną ułożyć, także to się zmieniło, no bo reszta no się w sumie nie zmieniła, to znaczy różnica jest w tym momencie taka, że jak widzicie mamy jednogroszówki, ale już nie ma dwugroszówek, no bo gdzieś to trzeba by upchnąć, tu jeszcze nam jednej tej przegrody brakuje, więc dwugroszówek nie mamy. To jest na pewno, można powiedzieć, drugi minus, bo tak patrzę twoimi oczami, drogi widzu, że dla ciebie minusem może być ta piątka. No ja uważam, że nawet lepszy taki banknot piątki, który wygląda jak faktycznie 5 złotych moneta, niż piątka, która nie wygląda. No nie da się tego inaczej zrobić, no mógłbym to tło zrobić jako białe. Przezroczyste, drodzy widzowie, no niestety nie będzie działało, bo będzie czytało fabrycznie jako białe. Także tutaj niestety nic z tym nie zrobimy. No chyba, że ktoś coś doradzi, to jeszcze poprawię to i będzie poprawka. Także mamy groszówki, mamy 5-groszówki. Tak jak mówię, 2-groszówek tutaj nie ma. Jest 10 groszy, jak widzicie, wszystko działa i z 20 też, zobaczcie, bo tutaj fabrycznie mieliście 25 tamtych centów amerykańskich, tak? I w mojej wersji jest 20 groszy, no bo w Polsce mamy 20 groszy i jeżeli wydajecie 20 groszy, to liczy wam jako 20 groszy, a nie jako 25, to też żebyście wiedzieli. No i jeszcze mamy 50 groszy, moi drodzy, do dyspozycji. Wiadomo, no tutaj myślę, że nie muszę pokazywać. Także tak to wygląda, są te monety. Przede wszystkim mówię, zmiana w stosunku do tego, co już znaliście, no to są jedynki i dwójki. To jest jakby tutaj moja zmiana. Natomiast reszta, no to są, tak jak widzicie, piątki. No to już musicie ocenić sami, czy takie chcecie. No dobra, pani, dosyć ciekawe, czy mogę pani wydać tyle za dużo, ale pani się teraz dorobi, słuchajcie, za to czekanie.
ale teraz damy. Da się? Da się. Słuchajcie, 400 zł kobicie wydałem za dużo za to czekanie. No dobra, więcej wam tu już nie będę pokazywał, bo myślę, że widzicie, jak to wygląda, więc możecie się zdecydować, czy chcecie to ściągnąć. Także wychodzimy i już wam, moi drodzy, mówię, jak to pobrać, skąd to pobrać. Po pierwsze, aby wam to działało, moi drodzy, to jest podstawa. Podstawa podstaw, że tak powiem. Żeby wam ta polska waluta, te polskie pieniądze działały, musicie mieć zainstalowanego moda Currency Changer, czyli zmieniacz walut, tak mówiąc najprościej. Tego moda możecie pobrać z Nexus Moda. Ja wam go oczywiście w opisie do filmu podlinkuję. Pobieracie tego moda, moi drodzy? Zresztą zrobię to razem z wami, żebyście widzieli. Może będzie wam po prostu łatwiej. Pobieracie download. Zawsze robię jako slow download. Pobieramy sobie, moi drodzy, tego moda Currency Changer. Ja go sobie może na pulpicie zapiszę. Cyk. No i, moi drodzy, teraz robimy takie machnią. Kiedy wam ten Currency Changer się pobierze, wypakujcie go sobie. Z jakiegoś Winrara czy cokolwiek innego, to już można usunąć. I teraz tak, moi drodzy, Currency Changer, będziecie mieli dwa katalogi, was będzie interesował tylko jeden. Dlaczego, to wam zaraz wyjaśnię. Wchodzicie w plugins, to jest dokładnie tak jak w katalogu Supermarket Simulatora. Ja to wiele razy na swoim kanale pokazywałem, ale też dla tych, którzy nie widzieli, powtórzę. Wchodzicie w bibliotekę na Steamie, klikacie na Supermarket Simulator, zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. To jest twój katalog Supermarket Simulatorem, a tutaj mamy obok katalog z tym modem Currency Changer i macie wejść do katalogu Belfinex Plugins i tutaj macie wrzucić tego moda Change Currency, no tutaj się to odwrotnie nazywa, natomiast macie to przenieść. No ja już nie będę przenosił, bo jak widzicie, to mam. Tyle tylko macie zrobić, żeby mieć tego moda Change Currency, tak, ten zmieniacz walut. Kiedy to już, moi drodzy, zrobicie, nie zamykajcie tego folderu z supermarketem, wypakujcie sobie moją paczkę, która pewnie będzie nazywała się Supermarket Simulator. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinna ta paczka tak się nazywać, o ile Nexus Mod nie zmieni nazwy. To czekajcie, żeby wam nie pomylić, to zróbmy to tak, jak było. Czyli z prawej strony mamy katalog z Supermarket Simulatorem, z lewej strony mamy to, co wam wysłałem. Wchodzicie, no to macie po prostu strukturę katalogów. Belfinex, config. Ten was tutaj plik interesuje. Tylko i wyłącznie ten. Supermarket Simulatorze, czyli musicie wejść do katalogu Belfinex, config. To was interesuje, jeśli chodzi o to, co ja wysłałem wam. I macie dwa pliki, bardzo ważne. Pierwsze, change currency CFG. Musicie to wrzucić jako plik konfiguracyjny tutaj do katalogu Belfinex. Natomiast cały folder wrzucacie również do katalogu Belfinex do config. Po prostu przenosicie cały folder. Cała filozofia z instalacją. Jak widzicie, to sprawia, że tutaj są te tekstury, tak? Tutaj są te tekstury tych pieniędzy, także musicie je przenieść w takim katalogu, w jakim on jest. Nie przenosicie tych plików z tego katalogu tu, tak się nie przenosi. Po prostu cały katalog, tak jak widzicie, u mnie ten katalog tutaj również jest, tak? A plik CFG to jest plik konfiguracyjny, tam nic nie ustawiajcie, tam wszystko jest ustawione. Jeśli byście przenieśli plik z fabrycznego moda, tak, Change Currency, to polska waluta nie będzie wam działała. Musicie o tym wiedzieć, dlatego ja wam o tym powiedziałem, że jak ściągacie sobie to Change Currency, to was tylko interesuje ten folder z modem, jeżeli nie macie tego moda, bo jeżeli masz tego moda, drogi widzu, no to nie musisz, aczkolwiek uwaga, bardzo ważne info, bardzo, bardzo ważne info. Wczoraj, czyli ja to nagrywam 22, jak widzisz, kwietnia, czyli wczoraj, 21 kwietnia, wszedł update do moda Change Currency. I aby ci to działało tak, jak ja to zrobiłem, bo ja zrobiłem to do update'u, który pozwala wprowadzić te dodatkowe monety. Więc żeby to dodatkowe monety ci działały, musisz mieć najnowszą wersję moda Change Currency. Ja ci go podlinkowuję w opisie, na samej górze w plikach będziesz mieć do pobrania najnowszą wersję i to jest najważniejsze, nie ma ważniejszej rzeczy. Także tylko tego moda musisz przenieść
po prostu do folderu plugins, tak? Belfinex plugins, tutaj musisz przenieść tego moda DLL, ten plik i nic więcej w katalogu, który wypakowałaś z Change Currency, ciebie nie interesuje, bo tu jest drugi folder z plikami konfiguracyjnymi i ten folder ciebie, drogi widzu, nie interesuje, bo jeśli coś tutaj przeniesiesz stąd do pliku config, to nie będzie działało ci to, co ja do ciebie przygotowałem. Żeby to ci działało, co ci przygotowałem, musisz przekopiować ten plik CFG, który dostajesz po prostu ode mnie, żeby ci to działało właściwie. Ja w tym pliku CFG wszystko poustawiałem jak trzeba, moi drodzy. Czekajcie, odwrotnie teraz, bo sam się pomyliłem. Widzicie, sam się zgubiłem w okienkach. O, tu jest ten mój plik, tak? Belfinex config i tutaj mamy changecurrency.cfg. Musisz go przenieść do katalogu config w katalogu Belfinex. No zresztą masz tą strukturę tutaj dokładnie pokazaną, więc myślę, że się odnajdziesz, nie jest to jakieś tam trudne, no po to ponazywałem, słuchajcie, moi drodzy, no już bardziej łopatologicznie tego wytłumaczyć się nie da i zrobić, dlatego że, no powiedzmy sobie bardzo szczerze i bardzo wprost, ja specjalnie dla ciebie, drogi widzu, zrobiłem strukturę tych katalogów, żebyś mógł sobie, czy mogła, jeśli jesteś kobietą, porównać i otwierasz sobie właśnie dwa okienka, i wtedy sobie porównujesz, gdzie to masz przenieść. Otwierasz tu i potem przenosisz i cała filozofia. Po to ci to zrobiłem w takim jakby drzewku, gdzie to wgrać, jak to wgrać, żeby to było proste, że po wypakowaniu klikasz i wiesz, gdzie masz wejść. Także plik CFG go nie ruszasz, w nim jest wszystko ustawione, a ten cały katalog musisz przenieść, ponieważ w tym katalogu masz, jak widzisz, te wszystkie monety. Tak jak mówię, widzisz, jest ustawiony plik PNG, który jest 5-złotówką jako banknot, no tego na razie nie jestem w stanie zmienić, ja nie mam na to wpływu, moi drodzy, kompletnie nie mam na to wpływu, bo nie jesteśmy w stanie zmienić mechaniki Supermarket Simulatora, bo za te przegródki odpowiada mod Change Currency, ja tylko zrobiłem do tego tekstury. Jeśli ci się nie będzie podobała opcja z tą 5-złotówką, że ona jest monetą, ale jednak jest no papierkiem, no to możesz sobie zmienić na jakikolwiek inny papierek, który będzie piątką. To już jest twoja decyzja. Tutaj każdy sobie indywidualnie robi jak chce. Ja po prostu mam tak, udostępniam to, co mam. Także jeżeli chcesz z tego skorzystać, śmiało możesz to ściągnąć ze strony Nexus Moda. No to tyle. Moi drodzy, będzie mi oczywiście już tradycyjnie bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz, aby nie przegapić najnowszych odcinków Supermarket Simulatora, czy to poradników takich jak ten i cała masa innych, czy to właśnie nowej serii, z której znowu będę zaczynał po raz kolejny od zera do milionera. No, od nowa będziemy robili gameplay, w którym będziemy tworzyli sklep na polskich produktach. No już taki konkretny sklep od zera. No już mogę wam zdradzić, będzie ta seria ruszała, będą to live'y, także zapraszam do śledzenia. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!